Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam was w 145 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Mam nadzieję, że nie pomyliłam numeracji, ale moi drodzy, pierwsza uwaga, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzał wentylator, bo sobie chodzi i momentami wieje w mikrofon i mam nadzieję, że nie będzie tego słychać i nie będzie to bardzo przeszkadzać. Jesteśmy za palisadą orków w górniczej dolinie i musimy odbić port, udać się do wieży mgieł. Mamy jeszcze klasztor zmiennokształtnych, tak więc przed nami bardzo duży teren do zwiedzenia. Tutaj powinno nam się na spokojnie udać poogarniać. Jak widzicie, oni w ogóle nie wiedzą, co się tu dzieje. Ten jeden mnie przyuważył, bo sama dała mu się przyuważyć. Dobra, mamy oczywiście orkowe statki. Okej, ten nawet nie zdążył nic kompletnie ze sobą zrobić. Orkowie się ładnie urządzili. Bardzo ładnie, bym powiedziała. Dobra, udało się, chociaż chyba dostałam. Okej, ktoś wyciągnął broń. Oni będą tu w sumie wyskakiwać za... Myślicie, że się utopią? Chyba nie. Ej, no co jest? Jakim prawem ty żyjesz w ogóle? Chyba, że to był inny ork? Nie wiem, co się stało, ale wydawało mi się, że chłop... Nie ma prawa żyć. No oczywiście tutaj to sobie wzięli, teraz uczynili... O matulu! się troszeczkę... brąbaliśmy. Zawsze możemy polecieć z falą lodu. No wydaje mi się... Co się stało? Chciałam powiedzieć, że wydaje mi się, że z taką grupą damy sobie radę. Tam strzela do mnie, także wypadałoby się wycofać. Kurde, no mało mamy bardzo ochronę przed strzałami, nie uważacie? Co jest dla mnie dosyć nielogiczne. Kurde, no obroniłam się podwójnie i nie wlazło. Okej, ty w sumie możesz sobie robić, co tam robisz dalej. Powiem wam, że silni są, a ten to w ogóle też będzie do mnie strzelał. No dobrze. Zobaczmy, co dalej. Tamten też będzie strzelał, nie? Jezus, zasięg ma z tej kuszy masakra. Dobranoc. Trzeba by tam sobie wbić do nich. Na statek. Okej, jakieś poruszenie wywołałam. Szaman jest. Dobra, ork kapitan leży i tam jeszcze są orkowie tak samo na dole. Ciekawi mnie, czy... O kurde, no tu jeszcze mają jakieś skarby w ogóle, nie?
Ej, fajnie, że pierwsze miejsce, do którego wlazłam, to było z tym akurat, gdzie siedział sobie admirał. To akurat bardzo ciekawe rozwiązanie, że akurat trafiłam. Dobra, tutaj myślałam, że głównie będą. Orkowie słabszych lotów. Niekoniecznie aż tacy silni, no ale dobrze. Okej. Tam jeden wypadł chyba za burtę standardowo. Tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, myślę, że tak możemy zrobić. Mi powpadali do wody. W sumie spoko. Trafiam w coś. Albo w kogoś. Jezu, ale młyn. Dobra, trzeba by ich wyprowadzić sobie tutaj bliżej na plażę. Dobra, ekspatu ja nawet z nich nie potrzebuję. Dobra. Będzie kolejny raz szaman. Okej. Kolejny statek już załatwiony. Tutaj też widzę, że pod pokładem się dzieje jakaś imprezka mała, więc idziemy. I dalej. Tutaj ktoś jeszcze jest? Nie ma. Tam tylko sobie pływają jeszcze ewentualnie. No dobrze. No zapraszam cię. No zejdź. Dobra, i tutaj ewentualnie ten jeden, ale jego by chyba wypadało raczej w inny sposób się pozbyć. O, właśnie, na przykład tak. Dobra, pięknie. Kolejny poziom, ale to tam mało ważne. Jeszcze mamy chyba dwa statki, nie? Czy coś takiego. Trochę nam się schodzi z tym. Dobra, niech będzie, że się wyleczymy. Mogłabym dalej tych czarów używać. Też się zastanawialiście, jak tutaj wypadają czary. I ja już wam powiem ogólnie, jeżeli chodzi o czary, to jest dosyć skomplikowana sprawa. Nie wiem, czy głupoty teraz nie zrobiłam. Chyba zrobiłam. O kurde, to jakby nie wiem bardzo. Nie wiem, czy uda mi się wycofać na tyle, żeby użyć pełni życia. Większość wpadła do wody. To w sumie też jest jakiś plan. Bo większość tu przypłynie chyba do mnie.
sumie git. Jeszcze możemy tutaj, widzę ich w ten sposób. Ork kapitan niestety spadł pod wodę. To może być nieco kłopot, bo skoro on wpadł, to inni też wpadną i... Halo? No, udało ci się wyjść. Chodź tu. Dobra, tamtych można by wystrzelać stąd ładnie. Któryś się topi, bo po piątaku dostają obrażenia, bo to nie ja. Dostaję. Ale mają problemy. Tam bączki się kręcą. Najwyżej będziemy musieli zrobić trochę inaczej. Tutaj się trzeba trochę oddalić. O nie, zacięłam się, serio? Okej, to był jednak kapitan. On się po prostu trochę podbagował. Część jest też orków pod wodą. Kocham to, on biegnie w ostatnie miejsce, w którym mnie widział. Część z nich też się topi. Na szczęście nie musimy już z nich zbierać żadnych przedmiotów. Tutaj też są ogólnie kraty, więzienie i tym podobne, no ale nie znajdziemy nic raczej ciekawego. Tam się marynarze topią. Tam jeden jeszcze sobie pływa. O, pięknie. I teraz możemy działać. Ach, ci orkowie, orkowie. Najwyżej jeszcze będziemy spać, jakby nam jakiś się nie pojawił albo zniknął. Tak też jest taka ewentualność. Został nam chyba tylko jeden statek, więc już fajnie poszło. Tutaj byśmy mogli chyba zaatakować tak o... Tak, bo są głównie na dole. Dobra, więc w takim razie zejdziemy sobie na dół tam do nich. Oni się do tego zbagowali, bo próbowali do mnie dobiec. Dobra, udało się. Fajowo. Statki orków. Zadanko się wykonało. Prankosz nie żyje i tak dalej. Super. Albrecht, to musimy dopowiedzieć sobie. Fanatyczni wyznawcy, negocjacje z Urszakiem. Wiecie co? Myślę, że na razie będziemy wybywać. Ogarniemy sprawę. Zamek, nowy obóz, świątynia śniącego najpierw. Jesteśmy w świątyni, ale to tylko na chwilę, bo chcemy wyjść. Żeby pogadać z naszymi fanatykami. Oni tutaj chyba kopią na dole, nie? Tak. Co tu robicie? Nie twoja sprawa. Szrat powiedział mi, że chcecie się dostać do wejścia do świątyni. Chcemy. Hach, to dobre. On nas do tego zmusza. Nie mamy tu nic do gadania. On, nasz mistrz, któremu musimy być posłuszni. To zrozumiałe. Kto dokładnie jest waszym mistrzem? To sługa wybranego.
Nie, nic więcej się od niego nie dowiem. Jak z tobą? Co masz na myśli? Cóż, nadal chcesz zajmować się świątynią. Co? O czym ty gadasz? Jaką świątynią? O tą samą, którą miałeś wykopać dla swojego mistrza. Powiedz mi, czy ty przypadkiem nie upadłeś i nie uderzyłeś się w głowę? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dobra, chyba się udało. Zło w Górniczej Dolinie. Trochę dziwnie, że ten quest się teraz odpalił. Bo przecież żeśmy to już zrobili. Dziwne trochę. Wiecie co? Podejdziemy... Ja znowu biegam w tej dziadowskiej zbroi. Nikt mi nie powiedział. Dobra, nieważne. Trudno, żebyście mieli mi powiedzieć. Zaraz zmienimy, tylko pogadamy z Hagenem. Z Hagenem? Nie. Z Ingmarem, że znaleźliśmy Albrechta. Znalazłem Albrechta. Wszystko z nim w porządku. Bardzo dobrze. Czy coś ci przekazał? Powiedział mi, że chce jeszcze poobserwować orków. Wróci za kilka dni. Dobrze. Dziękuję ci. Weź te wynagrodzenie. Zasłużyłeś na nie. Wszystko w porządku. Teraz tak, górnicza, dlatego... Dobra, zmieniamy zbroję, bo ja... Sami widzicie, co ja robię, no. Kurde, ale to jest głupie, że muszę, wiecie, no, zmieniać te zbroje, bo... Kurde, człowiek zapomina, a potem obrywam. Dobrze, że i tak się skapnęłam na przykład teraz, a nie później. Co my robimy? To zło w Górniczej Dolinie. No mi się teraz to zaczęło zadanie. Myślałam, że chodzi o tego lorda. Ale chyba nie. W ruinach gra w kości widzący. Dobra, wracamy. Ale myślę, że tym razem przejdziemy sobie od strony zamku. Jeżeli chodzi o zamek, to jest tutaj jedna rzecz do znalezienia, bo poza odcinkiem sobie przejrzałam to miejsce. Co prawda nie zapisałam sobie tych moich przeglądów, ale znalazłam jedną rzecz, o której kompletnie zapomniałam. Pamiętacie rączkę, którego znaleźliśmy w kanałach w Korinis? No to przecież rączka ukrył w Górniczej Dolinie skarb. I ten skarb jest w pokoju Gomeza. Nie, nie Gomeza. W pokoju, gdzie w Gotiku 2... w Gotiku 1 śpi Bartolo. Tylko, że kurde, no tam nie ma klucza za bardzo do tego pomieszczenia i bez kodów tam mi się nie udało dostać. I tam ogólnie jest zbroja Gomeza do znalezienia. A czy w sumie to jest takie pomieszczenie pół Gomeza, pół Bartolo, bo Gomez miał przecież inne miejsce, gdzie sobie spał normalnie. Natomiast... No z tą zbroją od razu jest lepiej. Też biją mnie takie elitki, ale nie aż tak. No tam to już bym dawno zginęła. Tutaj przynajmniej się to udało przyjąć na klatę. No ale tak, to właśnie wygląda, że tam możemy znaleźć tą zbrojkę. Tak więc... To taka w sumie sprawa. Tak, orkowe psy. Sporo tych orków tutaj jest. Ale w sumie, czy aż tak dużo? Chyba nie. Najlepiej jest, jak oni się niczego kompletnie nie spodziewają. Tutaj biegaliśmy sobie w poprzednim odcinku. W sumie skończyliśmy w okolicy. Tutaj głównie orkowe psy i tak dalej. Tam właśnie ścierwojadki. Dobra, bo my musimy tutaj też oczywiście wybić orków. Oni mają tutaj obóz swój, tylko pytanie...
którym miejscu by konkretnie tych orków załatwić. O, tu jest obozowisko takie mini właśnie przy wieży mgieł. Przypomniało mi się, bo Albrecht powinien nam... dać za zadanie, żeby tą wieżę mgieł sobie zbadać. Tylko, żebym ja teraz znowu znalazła tą dziurę z Albrechtem, to będzie ciężko. Tu były ścierwojady. Tu nie. Niestety nie pamiętam. Ale my musimy tutaj to miejsce całe rozwalić. A to może być dosyć trudne. Chociaż widzę, że jestem w stanie... Boże, że tamten strzela, no nie? Najgorzej, że on jeszcze trafia z tej kuszy we mnie. Wiecie, wydaje mi się, że to jest też część obozu właśnie, którą musimy wykosić. Dobra, udało się w sumie, tak jak chciałam. Bo teraz moglibyśmy właśnie na szamana sobie iść, albo sobie wziąć inną właśnie na klatę. Dobra, no bo tak jak mówię, oni mają cały ten las pod swoim panowaniem. O kurde, ten się wycwanił, widzę. To ile tych szamanów tutaj jest? Nie wiem, ale pułkownik leży i to jest w miarę... Okej, tutaj było ich aż dwoje. Dobra, udało się, bo tamci mnie nie zauważyli na szczęście. Tu by wypadało wlecieć z falą lodu. Ale widzę, że to tak fajnie chyba nie zadziała, jakbym chciała. O kurde, spadamy. Szaman przyszedł za nami jeszcze. Dobra, zapisik. Dobra, kolejna mikstura i lecimy dalej. Mam nadzieję, że dobry obóz wybijamy. Thank you.
są najlepsi. Okej, udało się odbić obóz. Kolejny poziom, zapis. Okej, oni sobie idą stąd, więc dajmy im w sumie iść, gdzie tam sobie będą chcieli. Czyli pod obozem, pod wieżą mgieł powinno już nie być nikogo, wychodzi na to. Ale nie wiem, czy my w sumie możemy już negocjacje z Urszakiem przeprowadzić, wychodzi na to. To nawet lepiej niż sądziłam, bo to znaczy, że kolejny odcinek już możemy poświęcić na to, żeby wypłynąć na Irdorad. W sumie nawet całkiem ładnie by nam to chyba wyszło, jakbyśmy tak zrobili. Ale jeszcze zobaczymy. Powrót. Te rzeczy to są na Irdorad. To też. A, no tak, jeszcze całe ruiny klasztoru. No ale w sumie. Kurde, chciałabym tylko Albrechta. Albrechta, Alberta. On był w tej takiej dziurze. Tylko w którym miejscu była ta dziura? Nie mam pojęcia. Idziemy pod wieżę. No, widzę, że tutaj dalej są jednak. Okej. No to będziemy mieli trochę roboty. Znaczy w sumie tam możemy właśnie ładnie w sumie z bryłą wlecieć sobie. O ile to przeżyje. No w takim wypadku nie przeżyjemy. Po pierwsze, trzeba mieć full HP, żeby to robić. To jest pierwsza sprawa. Nie wczytuj się, miałam się zapisać. Ajajaj, dobra, jeszcze raz. Tak. I F10, nie F12. Dobra, powiem wam, że spróbujemy w ten sposób. Jednak tak bardziej klasycznie wejdziemy. No wierzę, że potraficie w ogóle. Oto szaman podlasł sobie. Ale w sumie może być nawet i tak. Boże, oni sobie kompletnie nie radzą w niczym, nie? Ale mnie zjadą, bo tu jeden z kuszy strzela. Schowaj to paskudztwo. Dobra, nawet nam się to udało. Ale do klasztoru zmiennokształtnych raczej dzisiaj nie dotrzemy, a jak już dotrzemy, to nie skończymy. Dobra.
skrzynia z prowiantem, jakieś ziemniaki, beczki, tchnienie śmierci. Kurde, myślałam, że do wieży mgieł uda nam się wejść. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. O, eliksir zręczności, bardzo miła niespodzianka. Tu był jeszcze jeden kuferek na przodzie. A tutaj konkretnie rzecz biorąc, otwarty. 3 eliksiry many. Dobrze, może być. No to jednak chyba do klasztoru zmiennokształtnych pójdziemy, bo to jest rzecz, która nam tak w sumie została. To zadanie zwierząt mgieł nawet nie musimy wykonywać, bo wystarczy, że wiem, że takie jest i odwiedziliśmy to miejsce. No a my spadamy tu. Jest drzewiec już na początek, więc wypadałoby zmienić brońkę. Super. Smocze zębacze. Całego chyba nie zrobimy, bo wydaje mi się, że będzie to wykonalne raczej. Czemu ja się bronię przed zębaczem? Przecież to głupie jest, jak nie wiem. O, pokrzywki niestety tylko. Nic ciekawego do tego. Dobrze, zobaczymy, co tam w klasztorze. To było zadanie od Gestata akurat. Już widzę te zamaskowane gnidy, których na pewno jest tutaj kompletnie więcej. Widzę, że i tak będą mi sprawiali problemy. Dobra. O Boże, co się tutaj dzieje w ogóle? Masakra wam powiem. Dobra, ten nie zdążył nawet do mnie się dostać. Kurde, tam strzela we mnie gościu. Wydaje mi się, że musimy wszystkich tutaj wykończyć. Powiem wam, że też chyba na szybko będę patrzyła jeszcze w solucję a propos właśnie kwestii tego zadania z tymi, może nie fanatykami, bo tu akurat wiemy, że musimy pogadać prawdopodobnie. Odetniesz się, czy tak masz problemy? Dobra, z Urizielem to można tutaj robić siekę i się za bardzo nawet nimi nie przejmować, nie? Tu się w ogóle zawaliło przejście, bo tutaj się przecież dało wejść do środka. O nie. O tak, kościany Magnahita schodzi. Który strzela? Ten strzela po boku. Wiecie co, zrobimy takiego save'a prowizorycznego. Dobra, no i zobaczmy, co się tutaj jeszcze dzieje w sumie. Tam na górę. O Boże, tam na górę można wejść. Tam jeszcze zostawiłam przed paru
Także najwyżej będziemy musieli po nich jeszcze zejść. Powiem wam, że nie myślałam, że uda nam się tyle rzeczy dzisiaj zrobić. Ale w sumie nasz bohater już jest naprawdę silna dupka, więc w sumie... Dobranoc. Więc w sumie fajnie, że wyszło jak wyszło. Okej, ten już ma trigger. O, super, możecie zejść. Nie obraża się. Ty też mógłbyś... O, właśnie, pięknie. W ogóle powiem wam, że wróciłam dzisiaj z uczelni, bo już myślałam, że nie będę musiała nigdzie jechać, ale okazało się w ostatniej chwili, że jednak muszę. I okazało się, że muszę jeszcze pisać test i nie uczyłam się na niego w ogóle. Jak nie zdam, to trudno. To ten wykładowca, który nam powiedział w sumie... Powiedział, nie powiedział w ogóle, o co chodzi z tym jego zaliczeniem. Że no, kazał nam pisać test, potem powiedział, że się zastanowi, czy nam to ocenić, a dzisiaj powiedział, że no w sumie wam każdy by dostał 3 albo 3 plus, ale myślę, że was to nie satysfakcjonuje, więc piszcie jeszcze raz. No i pisaliśmy test, normalnie. Jestem taka wkurzona, bo kurwa dałby nam już spokój. To jeszcze dyrektor kierunku, który dobrze wie, że nas jest mega mało. Super, tak myślałam, że trzeba wytuć wszystkich. Dobra, czyli tutaj ruiny klasztoru też mamy załatwione. Wiecie co, ja bym chciała poszukać tego... Ojej. Na szczęście nie obrywałam mocno. Chciałabym tego Albrechta jeszcze raz poszukać, bo już nie pamiętam, gdzie typ był, ale on by mi się bardzo przydał. Bo bym mu oddała kłaścika i byłoby fajnie. On jakoś tutaj w miarę blisko był tego obozu, nie? Tak jakoś naprawdę mega blisko, ale tamtego bardziej niż tu. Bo tutaj tego nie będzie go. Tutaj te ścierwojady już by mogły mi dać spokój raczej. Chyba, że się bardzo będą pchały w gips. No i będą się pchały jednak. On tutaj jakoś był w centrum tego obozu dosłownie, nie? Kurde, no bym sobie dała rękę uciąć, że gdzieś tu był. W tej okolicy. To nie, tutaj nie, bo to by było głupie. To była taka zamknięta pieczara, no. Kurde, nie wiem, zaćmienie mózgu. Ewentualnie go coś zeżarło i tyle było w temacie. Nie wiem, powiem tak, leczymy się. Chyba lecimy do Urszaka, nie? Także od razu ulumulu założymy. Sejwik. Dziesiąteczka, znaczy się czwóreczka. Teleportacja do Urszaka. Teraz jesteś gotowy prowadzić ze mną negocjacje. Udać ci się uwolnić jeńców. Ja być zdumiony. Nie wiem, człowiek, jak to być możliwe. Ale Prankrosz, wielki admirał orków, nie żyje. To czarny dzień dla całej nacji orków. Ja słyszeć, że nasze wojowniki być wygnani z miasta Khorinis. Chyba Beliar opuścić nas. Wiem, że nasze wojowniki zostać wygnane z zamka. Ale ty nie myśleć, że już wy zwyciężyć. No dobrze, człowiek. Wy kontrola górnicza dolina. Ale to jeszcze nie być wszystko. Mnie powiadomić, że nasze zaopatrzenie zostać przerwane. Człowiek, co stać się z nasza wojowniki za wielki płot. Wiem, że nasza wojowniki musieć zrezygnować z obleżenia paladynów Hagena.
ale jeszcze dużo nasza wojowniki wokoło. Moje wojowniki mi przekazać, że wszystkie smoki nie żyć. Ale to nic nie zmienić w nasza postanowienia podporządkować was, człowieki. Urszak proponować rozejm Hagenowi. Moje orki więcej nie atakować jego paladyny. Lord móc spokojnie decydować i móc pójść on ze swoja paladyny do Kholinis albo zostać w Górnicza Dolina. Jednak on musieć obiecać, że być pokój z orkami. Żaden paladyn nie podnosić broń na orki. Urszak za to obiecać, że wojowniki orków będą żyć w zgoda z człowieki. Ale obiecanie tyczyć się tylko dla Górnicza Dolina. Za inne orki Urszak nie może robić negocjacja o rozejm. Taka Urszak dać propozycja dla paladyny. Idź pytać Hagena, czy on zgadzać się na moje warunki. No dobra, no to lecimy do Hagena. Do nowego obozu. Zmieniamy zbroję przede wszystkim, bo Urszak nie wiem, czy będzie mnie tolerował z inną bronią. Ale Hagen na pewno w innej zbroi nie będzie mnie tolerował. Urszak jest gotów zawrzeć rozejm. Tak. Na jakich warunkach? Możesz spokojnie zdecydować, czy udasz się ze swoimi paladynami do Kholinis, czy pozostaniesz w Górniczej Dolinie. Musisz jednak obiecać, że będziecie żyć z orkami w zgodzie. Żaden paladyn nie powinien podnosić broni przeciw orkom. W zamian Urszak obiecuje, że orkowie nie będą już atakować ludzi. Ma się rozumieć, rozejm dotyczy tylko orków w Górniczej Dolinie. Za innych orków, Urszak nie może zawrzeć rozejmu. Khm przyjmuje warunki. Powiedz Urszakowi, że się zgadzam. Powiedz mu także, że zostajemy w Górniczej Dolinie, ale będziemy się trzymać nieco z dala od orków. No jeżeli jacyś orkowie jeszcze kurde w ogóle przeżyli tą całą rozróbę, nie? Siema Urszak. Lord Hagen przyjmuje twoje warunki. Dobrze, człowiek. Dopóki paladyny być pokojowi, orki też być pokojowe. Ale ty zapamiętać. Tylko orki z Górnicza Dolina zawrzeć z wami rozejm. Orki w Myrtanie dalej będą prowadzić wojnę przeciw wam. Dobra, no wydaje mi się, że on teraz powinien do cholery przestać być na czerwono, no ale to już nie jest moja wina. Teleportacja do nowego obozu. Dzień dobry. Zawarłem pokój z Urszakiem. Dobrze. Dziękuję ci. Bardzo dużo dla nas zrobiłeś. Weź to złoto w charakterze nagrody. Zostajecie w Górniczej Dolinie. Tak. Wydobędziemy z kopalni całą rudę, jaką uda nam się znaleźć, aby król mógł ją otrzymać. Słyszałem, że Esmeralda zaginęła. Jak chcecie dostarczyć rudę do Myrtany, jeśli nie ma statku? Moglibyśmy wam pomóc. Nie ma takiej potrzeby. Kilka tygodni temu, statek handlowy przybył do Kholinis. Umówiłem się z kapitanem, aby kilka tygodni zaczekał na nas w osłonie tej zatoce. I tym statkiem dostarczymy rudę do Myrtany. Wystarczająco dużo dla nas zrobiłeś, więc możesz wracać na Albatrosa. Żegnaj. Niech Inous ma ciebie w opiece. Chciałbym. Jeśli niezbyt to ważne, idź może... Dobra, stary, nieważne. W ruinach klasztoru to zaraz sobie oddamy. Fanatyczni wyznawcy to trzeba do obozu sekty iść oddać Shratowi. No a zło w Górniczej Dolinie, no to kurna nie wiem, co mam zrobić z tym zadaniem. Chyba sobie odpalimy solucję. Zmieniam zbroję. Bo Gestat nie będzie potrzebował tamtej. Witaj. W sprawie ruin klasztoru. Tak, spotkałem tam tylko nieumarłych. Teraz to miejsce jest oczyszczone. Żartujesz? Nie. Jeśli mi nie wierzysz, to możesz sam sprawdzić. Możesz mi dużo opowiadać, ale i tak ci nie wierzę. Aha, no to dzięki, fajnie bardzo. Gestat mi nie uwierzył, ale to nie mój problem. No rację masz. Dobra, fanatyczni, to zaraz pójdziemy do Shrata. Nie wiem za bardzo, co zrobić z tym złem, bo... Kurde... A może to też się wiąże z tym, żeby Shrata powiadomić? Ja mam jakiś taki szybszy teleport? Nie mam, do cmentarzyska. To możemy stąd się udać.
Nawet kurde kosztem życia po prostu pójdziemy w kimę albo coś w tym stylu, bo ja bym chciała właśnie szybko zejść i się dostać do naszego przyjaciela z dawnych lat. Wiadomo, to nie jest bezpośrednio przyjaciel Rolanda, no ale jednak znana postać z jedyneczki. Witaj. Co do wyznawców, oni znów stali się normalni. Naprawdę. To niesamowite. To prawda, uwierz mi. Oni znajdowali się pod wpływem złych mocy, ale zniszczyłem te czary. O, chłopcze, nawet nie pytam, jak tego dokonałeś. Tylko jedno powiem, bardzo się obawiałem, że oni powrócą, więc teraz bardzo się cieszę, że oni znów stali się normalni. Dziękuję ci. Weź tę niewielką nagrodę. Dobra, fajnie. I teraz nam zostało to zadanie. Zło w Górniczej Dolinie. Na szybko sobie odpalę przy was solucję, tak przy okazji też patrząc na te zadania. Bo wydaje mi się, że bardzo mało nam zostało już do końca. Myślę, że w 3 odcinki się możemy nawet wyrobić. Tak podejrzewam, że jest to możliwe. Ale ja chcę właśnie sprawdzić tego questa z tą Górniczą Doliną, bo to jest naprawdę dziwne. Ten quest mi się tak pojawił głupio teraz dopiero. Przecież my już zło pokonaliśmy z tego. Ze świątyni, więc to trochę nie ma sensu kompletnie. Zobaczmy. Martwi orkowie, czarny pieprz, karczma, świątynia. Zło. Ale to jest zło w świątyni śniącego, a nie zło w Górniczej Dolinie. No, ale to jest chyba powiązane. To musielibyśmy może jeszcze raz iść do świątyni. Bardzo dziwne. Chyba, że... W sumie co nam szkodzi się tepnąć do świątyni śniącego i zerknąć? Nie wiem, powiem wam tak, ja jeszcze pomyślę sobie nad tym. W razie czego, to tam się oczywiście będziemy teleportować, ale aktualnie ja zmierzam do przełęczy. I tutaj, moi drodzy, zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku ruszamy na dwór Ildorad i przed nami początek wielkiego finału. Myślę, że 3 odcinki to będzie maks. I myślę, że będę je nagrywać teraz już hurtem, bo prawda jest taka, że mam co... Znaczy właśnie nie mam co robić za bardzo. A poza tym, no... W wielkim finale i tak już nie ma za bardzo co robić, czego wykorzystywać i tak dalej. Także zobaczymy, spróbuję coś z tym zadaniem pokminić, jak się nie uda, no to się nie uda i zobaczymy. Dzięki wam jeszcze raz, zapraszam was na Discorda, link macie w opisie. Jak wam się odcinek podobał, łapka w górę, może być subskrypcja, jak chcecie obserwować dalej moje poczynania w modyfikacjach do Gothica i w ogóle... w gierkach. I co? I komentarz możecie zostawić, jeżeli jesteście ucieszeni na wielki finał, bo kurde, seria trwała długo. Ale już nie przedłużam. Dzięki i cześć.